Weba, jeden z najbardziej znanych kurortów nad morzem. To tutaj 6 marca 1993 roku zaginął rybak Andrzej Jarzdżyński. 28 marca 1993 roku ojciec Andrzeja Jarzdżyńskiego zawiadomił policję o niepokojącej sytuacji, niepokojącej dla niego i dla rodziny. Stwierdził, iż syn, który na co dzień był rybakiem i pływał na kutrze w Łebie, gdy wrócił z wyprawy z morza, do dnia dzisiejszego nie pojawił się w domu. Później miał wypłynąć jego kuter przez pierwsze dwa dni i bez przerwy dzwonili, czy on wrócił do domu. A my mówimy, że go nie ma. No w ogóle nie wrócił. I nie mieliśmy się kogo po prostu spytać. Ja nie znałam ludzi, z którym on tam pływał. A mąż, jak poszedł do pracy za podobie czasu, tam zawsze dobę, czy tam miał wolne, to też rozpytywali. I nawet go szukali. Mówił on, że nawet oni tam na brzegu morza, może gdzieś z kutra wypadł, albo jak, albo trudnie, bo to różnie było. Nikt nie powiedział. On miał wtedy urodziny. I poszedł z kolegami na piwo. Jedna babka do mnie mówi, że Andrzej spieszył się gdzieś. Spotkałam go, wie pani, na ulicy. On tak lubił zawsze zagadać, bo on taki był kontaktowy, ale mówi, wtedy mówi się spieszę, nie mam czasu. I poszedł w kierunku tam portu, no bo w Łebie na ulicy go spotkała. Komuś tam przywiózł rybę, tam przygotował, więc poszli, zobaczyli, że ta ryba na kutrze jest. To znaczy, że on nie był na kutrze po to rybę, bo... I tyle wiemy. Policjanci oczywiście natychmiast przyjęli zgłoszenie o tym fakcie i od razu zaczęli sprawdzać wszystkie możliwości, oczywiście na tamten czas, które mieli. Przede wszystkim rozpoznanie wśród mieszkańców, wśród osób, które znały pana Andrzeja, wśród osób, które z nim pracowały. Wiadomo, na tamten czas nie było monitoringów, więc udawali się w miejsca, o których wiedzieli, że był, rozpytywali i właścicieli sklepów, i osoby, które po Łebie chodziły, żeby rozpytać, czy osoba o danym rysopisie była przez nich widziana. Ja cały czas chcę go zobaczyć. Cały czas ta nadzieja. I tyle jest tego. Przeżyłam to bardzo i nadal. A teraz jeszcze tym bardziej, bo jak się człowiek zbliża już sam do śmierci, to by chciał zobaczyć to dziecko jeszcze.